Uwielbiam filmy międzygatunkowe, nie dające się zaszufladkować i bezwstydnie wyrywające się ze sztywnych ram podziałowych. Bardzo lubię też kino piękne, wizualnie takie, w którym kolorystyka, scenografia, wnętrza i ogólnie galeria filmowa pojęta stylistyka stanowią bardzo ważną część budowy całego dzieła. Czasem potrafię nawet przymknąć oko na fabularne niedoskonałości, jeśli to, co zobaczę, mnie oczaruje. Na szczęście w przypadku. Labiryntu fauna, oka nie muszę na nic przymykać. To film bezbłędny, wspaniale wyważony, zrobiony z pomysłem, posiadający bardzo wyraźną wymowę i, choć to raczej nikogo nie obchodzi, idealnie trafiający w moje gusta. Dzieło Guillermo del Toro opowiada o Ofeli, córce biednego szewca, który zginął podczas wojny. Jej matka Carmen, by zapewnić sobie lepsze życie podczas trudnego dla Hiszpanii okresu lat czterdziestych, Wyszła za wpływowego kapitana Widala i oczekuje z nim dziecka. Wysoko postawiony wojskowy zaprasza żonę i pasierbice do swojej bazy gdzieś w hiszpańskich lasach, bo chce, by jego pierwszy i od lat oczekiwany syn urodził się blisko ojca. Po przyjeździe Ofelia znajduje tajemniczy labirynt, na środku którego jest zejście do podziemi. W tymże miejscu mała dziewczynka spotyka dziwacznego i momentami zabawnego fauna, od którego dowiaduje się, że jest księżniczką Moanną, córką podziemnego króla świata. Natomiast kapitan Vidal okazuje się być bezwzględnym brutalem, zabijającym i torturującym bezlitośnie partyzantów schwytanych w okolicznych lasach. Labirynt Fauna łączy więc w sobie dwa zupełnie przeciwległe światy. Jak i dwa równie odległe gatunki filmowe. Świat Ofeli jest baśniowy. Jej przygody mogą kojarzyć się z bajkami braci Grimm lub Hansa Christiana Andersena. Sceny, w których wykonuje kolejne zadania powierzone jej przez fauna, można by chyba spokojnie zaklasyfikować do niezbyt często spotykanego ostatnio gatunku filmowej baśni. Z kolei świat Widala, a w zamyśle także cały świat dorosłych, jest przepełniony brutalnością. Bezsensownymi mordami, torturami i wszechobecnym smutkiem. Te sceny to typowy dramat wojenny z naciskiem za pierwszą część tego terminu, bo strzelanin jest raczej niewiele. Właśnie o taki efekt musiało chodzić reżyserowi o pokazanie kontrastu między niewinnością dzieci a brutalnością dorosłych. Wiem, że niektórzy będą narzekać na taki podział filmu, ale proszę mi uwierzyć, obydwa światy. Łączą się tu w jedną całość. Szczególnie podkreśla to końcówka filmu bardzo wymowna i bardzo dla całego dzieła ważna pozbawiająca jakichkolwiek złudzeń co do intencji reżysera. Silny kontrast pomiędzy obydwoma światami jest zresztą sprytnie przez Deltoro podkreślany. Co chwila, po obejrzeniu zmagań Ofelii w magicznym świecie, pokazana zostaje nam smutna lub po prostu. Brutalna scena typowa dla świata dorosłych. To jak silny kopniak w brzuch. Mimowolnie zadajemy sobie pytanie, co się stało z tą dawną niewinnością, z tą potęgą wyobraźni, która zanikała wraz z wiekiem. Del Toro pokazuje też, że niekiedy jedyną obroną dla dzieci, które przez złych rodziców lub trudną sytuację zostały ze swojego dzieciństwa brutalnie wyrwane, jest ucieczka w świat iluzji. Zauważyć można zresztą jeszcze jedną ciekawą zależność z części dotyczącej świata dorosłych. Każdy z bohaterów, który robi coś pozornie dobrego, ma w tym swój interes. Carmen wyszła za Widala tylko dlatego, by bezpiecznie przetrwać wojnę. Kapitan z kolei ożenił się z nią jedynie po to, by wreszcie móc mieć syna. Czy to czegoś nam nie przypomina? Labirynt fauna. Choć baśniowy, nie jest zresztą w żadnym wypadku filmem dla dzieci. Del Toro się nie cacka, nie łagodzi brutalnych scen. To również może niektórym nie odpowiadać, ale jest dla wymowy filmu niezwykle ważne. Mamy więc rozcinanie policzka, miażdżenie twarzy butelką, liczne strzały w głowę z bliskiej odległości, a wszystko to pokazane bez ogródek, bez jakichkolwiek zahamowań. Nie chodzi jednak w żadnym razie. O pokazywanie brutalności dla samej brutalności, czy o jakiekolwiek napawanie się nią. Te sceny są potrzebne i to one właśnie wywołują ten silny kontrast, o którym wcześniej mówiłem. Kto oczekuje filmu w stylu opowieści z narni, srogo się zawiedzie. Jednak pomimo całego tego okrucieństwa, Labirynt Fauna jest filmem, w którym trudno się nie zakochać. Piękne zdjęcia i wspaniałe efekty są tu ilustrowane delikatną, przepiękną i wzruszającą muzyką Javiera Navaretta. Dobór aktorów jest idealny, zarówno pierwszoplanowych, drugoplanowych, jak i tych, którzy pokazują się jedynie w kilku scenach. Można się o tym przekonać już od pierwszej minuty tego dzieła. Natomiast mocne, pełne dramatyzmu zakończenie spowodowało, że musiałem szukać szczęki pod stołem. To kino pełne filmowej magii, niezwykłe i na pewno ponadczasowe. Parafrazując ostatnie zdanie wypowiadane w niniejszym obrazie, Labirynt Fauna to film dla ludzi, którzy wiedzą, gdzie patrzeć.